owym czasie przynieśli rodzice swoją córkę pierworodną do świątyni pod wezwaniem Ducha Świętego, który ożywia, uświęca i wprowadza do domu Ojca Niebieskiego, aby stać się świadkami nowego przymierza miłości, które Bóg zawiera ze swoim odkupionym stworzeniem. Podczas tej tajemnicy mieszkańcy nieba w zachwycie wołają do niego: raduj się, figuro, z której Bóg wyrzeźbił swe arcydzieło. Zaproszona w tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Raduj się, szarze wiary Jego Słońcu. Raduj się, świeczniku, którego światło oświeca ciemności. Raduj się, czysta rzeko Jordanu. Cieszająca smutnych i
Sztandarze zwycięstwa tego, który jest początkiem i końcem.
Rzeczona cichością
jedna się z bratem. Wcieliłaś w swoim życiu dziewicę Bolesławą, słowo jednania otrzymane od Ojca, nawołując wszystkich wyznawców Chrystusa do wspólnego przeżycia tajemnicy łamania chleba. Prawdzie, ukazująca na wspólny stół eucharystyczny, a szona w obliczu ukrytej miłości.
Odrzućmy zwątpienie i trwogę, choć świat żyć
imieniem szczery pokuty i nawrócenia oczyśćmy nasze sumienia, aby móc wraz z błogosławioną dziewicą, bezgraniczną dobroć i świętość Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego wychwalać. Oh,
także